Cześć wszystkim, to znowu Ponio 7. Ze mną jest. Takumi. Witam cię. No Zadanie dobra. wykonane. Była mała przerwa. No, trochę dłuższa i sami nie pamiętamy, co ostatnio się działo. Ale będziemy iść do przodu i zabijać rzeczy, więc w pewnym momencie pewnie dojdziemy. Na szczęście Gdzie mamy mamy też dojść? dzienniki, sobie doczytaliśmy. Tutaj nas nie lubią. Zabiliśmy jakiegoś złego gościa. Okazuje się, że złych gości nie można zabijać. Słyszałeś kiedyś o czymś takim? Nie słyszałem. Dokąd mamy iść? Chyba tam. Chyba Brama do nie. Śródmieścia? Nie. To w ogóle nie ta lokacja. Właśnie nie widzę tutaj wyjścia żadnego. Chyba nie. Chyba zabłądziliśmy. Prawie jak w Pokemonach. Co drugi odcinek Okej. jest, że są głodni i umierają z głodu, a co drugi jest odcinek, że zabłądzili. Więc. Tędy na pewno nie droga, bo tu zaczynaliśmy, więc A. jednak dobrze poszliśmy. Więc może markera po prostu żadnego nie ma na mapie. Chyba musimy udać się na południe. Opuścić Wysoczysko. Wysoczysko. Dziękujemy za wizytę w Wysoczysku. Nasza społeczność dba o naszą osadę. O, i tutaj mamy przejście do Gór Nether. Tam właśnie się udajemy. Czyli na górę i w lewo. Myślałem, że masz więcej chłopców ode mnie, ale nie masz. Nie, to niemożliwe. Nie, jak są rzuty na kość wytrzymałości, to wszystko jest możliwe. Tędy? Na północ. To... Po śladach. Dziwne tutaj przejścia są. Chyba naokoło trzeba tam iść, tak? Tak, tak. Wow, super. Tam ktoś chodzi. A, to z tej farmy. Ziemniaki. Raczej już nic tutaj nie żyje. Nie zostało przy życiu. Nie no, zawsze możemy ziemniaki pozabijać. Czy wiśniaki. Trochę nam charakter spadnie, ale... Przy okazji mam w ekwipunku 6 skór wilka i 3 skóry niedźwiedzia. Zastanawialiśmy się, co z tym można zrobić. I nie doszliśmy do żadnego wniosku. Więc jeżeli ktoś ma jakieś wnioski, to bardzo chętnie je usłyszymy. To cię już przeczytamy. Czy złupiliśmy jaskinię orków? Chyba tak, ale możemy wejść. To nie jest jaskinia orków, to jest wejście do jaskini. Czy złupiliśmy wejście do jaskini? Tak, chyba zwiedzone. Nic nas nie atakuje przy wejściu, więc nie. Myślę, że tu już nie ma czego szukać. Jest przejście na skróty do smoka? Chyba jest. Przekręcasz klucz. O! I w idealnym momencie autosave. Czy mamy autosave'y na oddzielnych plikach? Nie. Więc jeżeli w trakcie walki nam się zapisze autosave, będzie problem. Nie będzie żadnego problemu. Też mikstury majestatu orła. Może z odpowiednio dużą charyzmą przekonasz go, żeby sam się zabił. Zastanawiałem się nad swoją nagrodą. Nie wątpię, porozmawiamy o tym później, gdy Ina umrze. No, ale ona już nie żyje. Ale nie powiedziałeś mi jeszcze, czy twoja misja się powiodła, czy wiedźma nie żyje? Nie żyje. Nie wyczuwam kłamstwa.
Czy u ciebie też się bagują jego cienie? No, nie wyglądają zbyt interesująco. Czy chcemy z nim walczyć? Możemy go przegadać. A mamy ten przedmiot, który go prawie zabija? Ty go masz. Okej, okay, co to było? Filakterium. Filakterium. O cholera, ciężko będzie to znaleźć. Kadzielnica ognia? Może ja to mam jednak. A ja to mam, super. A, kadzielnica ognia też mam. Okej. Okay. Możemy go zabić, albo możemy go postraszyć tym filakterium. Strasznie się tego boi. Z tego, co nam mówiła Ina. Skala wyzwania nie do pokonania. To może go postraszmy, co? Perswazja się nie udała. Ale zastraszanie się udało razem z artefaktem. Strasznie dużo magii. A cóż to? Czytaj, czytaj. Nie podoba mi się ten zapach. Strasznie dużo magii, jak na taką małą rzecz. Mam już dość tej słownej potyczki. Niech ci będzie ciepłokrwisty. Dostaniesz ode mnie jedną nagrodę. Czego chcesz? Co złoto i magię? Chcę, byś zwolnił Dikina ze służby. Chcę, byś przestał nękać Wysoczysko. Daj mi magiczną maskę. Albo zabijmy go, rozbijając filakterium lodu. Co? A, przestraszył mnie. Ja się nie boję. Okej. Okay. Mam 180 punktów zdrowia. Może to wystarczy. Zginiesz na miejscu. Zaśpiewa jakąś pieśń. Na odegnanie strachu. Zaśpiewam pieśni lodowych gigantów. A i tak nie mogę tego trafić. Okej. Okay. Na ile on mnie przestraszy? Okej, okay, już prawie go zabiłeś. Mam nadzieję, że buff ci się nie skończy w trakcie walki. O! Jestem! Bo nie... Strzelaj! Strzelaj! Ha! 3 punkty obrażeń! To go nauczy. 19. Bo nie będę wychodził w zasięg jego aury. To ty lepiej na to. Nie. Jedno porządne uderzenie i po nim. O, porządniejsze. Prawie cię już zabił. No. A, kto zabił? Udało się, ty mamy ubijesz. Skarby. Skarby? Gdzie są skarby? Tu się pojawiły 3 skrzynki. Wow. Czekaj, czekaj. Ruch powalenia, uderzenie dźwięku 3 razy, 3 użycia na dzień. O, złoto, 600 sztuk złota. Mniejsza rękawica siły ogra. To ja sobie wezmę. W tej skrzynce jest pułapka, w tej... którą sprawdzałem. Płaszcz nimfy, bonus do charyzmy. To mi się przyda. Pieśń odporności plus 1. Rękawice łotrzyka. Premia do umiejętności. Chyba sobie na chwilę zdejmę. Wezmę rękawice siły ogrowej. O, znowu autozapis. W sumie niewiele mi dają. Szczęściem udało się smoka pokonać. Szczęściem. Teraz zabierzmy jego łeb. Maska. Niewrażliwość na strach. 3 razy raz niewidzialność na dzień i raz ultrawizja na dzień. Mogę ci to zostawić. No, mi może się przydać. Smocza krew, głowa tym forara. W sumie mam teraz hełm, który daje mi spostrzegawczość. A niewidzialność może tobie przydać. A nie, to ma też ograniczoną ilość ładunków. A ten jest na dzień? O, dobra, a ten nawias to jest poziom czaru? Tak. Okej. Okay. A ty jaki masz hełm? Koncentracja plus 1. Ja mam spostrzegawczość.
plus 3. A chyba wezmę tą maskę. Dziennik został zaktualizowany. A, to jeden z artefaktów, który mamy oddać? Tak. No to nie ma problemu. Będę do wyjścia. Wziąłeś tą gitarę? Czy co to tam? A, mandolinkę. Mandolinkę. Co ona robi? Światło. Jedno użycie na dzień. Ekstra! Dawaj, rzuć na mnie. Już. Już? Nie widzę. Bo za dużo jasność sobie ustawiłeś. Utevo Lux! Ej, stary, włączyłeś światło. Bomba! Skądś się wychodzi? A, tutaj, kwadratowy kamień. Czy wychodzimy przez jaskinię, żeby ryzykować walkę z koboldami? Albo powiadomić ich o zwolnieniu ze służby? Spanie nam za to charakter, jak myślisz? Idziemy. Przekręcasz klucz. No to chyba wracamy do wysoczyska. Musimy odnaleźć Dikina. Być może został zwolniony ze służby. Niedźwiedź Grizzly. Bardzo trudny. Smog był nie do pokonania. Nie pokonalibyśmy go bez artefaktu. Oj tam. Szczegół taki. Działaś krytyka mu zasadziłem za 19. To mój atak był. Tak? Aha. No cóż. Astravel w grach jest do bani. Co to komu było? Możemy do Ayali wrócić. Szybko, dość. I marnować kamienie ogniskujące? I tak po pewnym czasie stają się bezużyteczne. Nie no, chyba zawsze można się w nimi wskrzeszać, co? No chyba nie. Są lokacje, w których śmierć jest ostateczna. Nie można się w nich wskrzesić. Tylko to chyba tulpi tip, co? Myślisz, że tak by oszukiwali? Zbroja półpłytowa. Myślisz, że to się sprzeda? Nie. Nie ma żadnych bonusów, to raczej się nie sprzeda. Sprzeda się za 5 sztuk złota. Sklep Dikina. Dikin? Cóż, porozmawiałem z tym oforarem. I co mistrz powiedział? Powiedział, że jesteś wolny. A nie kazał ci nic przekazać Dikinowi? Dikin jakoś nie wierzy, że mówisz prawdę. Stary mistrz kazałby ci coś Dikinowi powiedzieć. Dikin zaczeka tutaj, aż spełnisz jego żądanie. To ty znowu. Szybko. Jeszcze raz. Nie. Mniejsza o to, smok nie żyje. A więc mistrz nie żyje. Naprawdę nie żyje. Dikin jest wolny. Dikin wolny. Mogliśmy mu dać skarpetę, ale nie mamy żadnych zapasowych. Martwię się, że się przejmie śmiercią mistrza. Tu jest! Tu jest! Dikin mówił, że zepsuty. To nie wina Dikina. Dikin nie chce już o tym rozmawiać. Nie. Dikin nie wie, co ma teraz zrobić. Możesz do mnie dołączyć, jeśli chcesz. Może kiedyś Dikin będzie chciał.
Deakin myśli, że wielki z ciebie bohater. Może nauczysz go czegoś nowego? Ale teraz Deakin chce pobyć trochę sam. Może Deakin jeszcze cię spotka. Deakin myśli, że możesz być tematem niejednej wielkiej sagi. Co ty na to? Kłuniec. Awansowaliśmy o poziom. A zawsze tak odpowiada? Jak? Że poczeka. Pewnie w następnym rozdziale możemy go dołączyć. Okej. A sobie awansuję wojownika. A ja dalej w barda. Leczenie, a poza tym dyscyplina. Jakie ma już talenty? Czekaj. Dobra, zobaczmy jeszcze raz. Dyscyplina i... Coś odblokowałeś nowego? Nowego w sensie? Atut? Utrzymująca czary? Się pieśń. Ale żadnych nowych czarów. Mogę sobie wymienić, ale chyba nie wymienię na razie. No i tyle. Utrzymująca się pieśń, pieśń barda dodatkowy raz na dzień. Dobra, zobaczmy. Mam oburęczność i walkę dwiema brońmi chyba. Nie wiem, co wziąć. A co chcesz? A, rozpłatanie. O, rozpłatanie będzie okej. Jeżeli wiecie też, co można zrobić z głową Tymofarrara, to również możecie się podzielić tym z nami. A jak nie, to pójdzie na sprzedaż. Pewno ktoś bardzo chętnie kupi. Może Deakin. Zostawi sobie na półce. Nie wiem, czy byłby zadowolony z takiej pamiątki. No nie no, oczyścić tam w miejscu, gdzie była odrżnięta i co? Jaka ładna głowa, no. A w każdym razie udało nam się w końcu zebrać cały komplet artefaktów. Sprawdźmy, jak czuje się Drognon. W sumie nie pamiętam, co się dalej działo w dodatku. Gdzieś się na pewno teraz wyruszy. Można ponownie dołączyć kompanów do drużyny. Żeby zżerali nam expa. Może mają nowe rzeczy. Nie sądzę. Zaraz się przekonamy wszystkiego. I co się dalej dzieje, i co z kompanami. Może będzie jakiś nowy kompan. Oj, to nie tu. Zaszedłem do stodoły. Ahaha.
Dobra, wbijaj. Na wszelki wypadek, gdyby rzucali się rozmownie na kogoś. To płaszczek by mi się przydał założyć. O, Drognan, ty żyjesz! Skala. Powinieneś zostać gardy krasnoludzie. Popatrz tylko na siebie. Ledwo się trzymasz na nogach. Trucizna nadal krąży w twoich żyłach. Dość, kobieta! Nie będę się tu wylegiwał jak jakiś inwalida. Podczas gdy jeden z moich uczniów naraża się na niebezpieczeństwo i to dla naszego dobra. Jak sobie chcesz. Ale jeśli za jakąś godzinę zasłabniesz, sam będziesz sobie winien. Zaryzykuję. Wolę to, niż tak się niańczyć na dobie kuńczej elfce. No, mów, jak tam twoje polowanie? Całkiem nieźle. Mam ten pęknięty posążek. O, świetnie. Świetnie, powiadam. Dobra robota, chłopcze. Daj, niech no spojrzę. A to co? To wieża bez dwóch zdań, ale jest pęknięta. Coś jest w środku? Dziwne. Nic mi o tym nie wiadomo, była taka, gdy ją znalazłem. Przecież nie twierdzę inaczej, chłopcze. Wierz mi lub nie, ale z tego pękniętego cacka może być jeszcze pożytek. Normalnie nie rozbijamy cennych magicznych znalezisk, prawda? Dlatego nigdy nie obgadalibyśmy, że posążek jest tylko pojemnikiem, a nie właściwym artefaktem. A w środku mamy kryształ. Kryształ emanujący o wiele silniejszą mocą niż podejrzewaliśmy. Może posążek miał go chronić przed wykryciem? Ciekawe. Powiem szczerze, że pierwszy raz widzę coś takiego. Wiesz coś więcej na temat tego cudeńka? Wiem tylko, że Ina miała go komuś dostarczyć. Ale nie wiesz dlaczego? No to mamy kolejną zagadkę. Tak czy siak, kryształ nie jest tutaj bezpieczny. Ktokolwiek wysłał Ina z tą misją, spróbuje szczęścia jeszcze raz. Zabiera kryształ do kogoś, kto będzie wiedział na ten temat trochę więcej. Póki co, lepiej będzie jak... Czy to aby rozsądne, Droganie? Ktokolwiek szuka tego kryształu, będzie cię miał na oku, nie sądzisz? Już raz dostałeś w skórę. A masz lepszy pomysł, Ayalo? Nie będę siedział w domu w takiej chwili. Twierdzę tylko, że lepiej będzie, jeśli dostarczeniem kryształu zajmie się Takumi. Jego nikt nie będzie śledził. Skąd pewność, że nikt mnie nie będzie śledził? Pewność? A kto mówi o pewności? Zakładam tylko, że ktokolwiek za tym wszystkim stoi, nie doceniał dotąd twoich zdolności. Miejmy nadzieję, że tak jest nadal. Prawdę mówiąc, wciąż trochę odczuwam skutki trucizny. Niewielki byłby ze mnie pożytek w walce. Twoja próba dobiegła końca, chłopcze. Niczego już cię nie nauczę. Mogę cię tylko prosić o podjęcie tego ryzyka dla twojego byłego nauczyciela. Będę zaszczycony, mistrzu. Zrobię co w mojej mocy. Nie musisz mnie już tytułować mistrzem. Drogam wystarczy. I nie mam wątpliwości, że podołasz temu zadaniu. Zaniesiesz kryształ do mojego starego przyjaciela, mężczyzny imieniem Gary Kalasar. To najlepszy ekspert w dziedzinie magicznej identyfikacji, jakiego znam. A gdzie znajdę tego Garika? Dobre pytanie. Pewnie siedzi nadal na pustyni Anauroch, grzebiąc w piasku w poszukiwaniu neterilajańskich artefaktów. Zabrał się tam z karawaną z wysoczyska jakiś rok temu. Jeśli mówisz o tych niziołkach, Droganie, to ich karawana właśnie wróciła do wioski. Czyżby? No to mamy szczęście. Oni będą wiedzieli, gdzie szukać Garika. Dobrze się składa. Możesz się zabrać z nimi. Sprawdzę w dzienniku. Sprawdź, czy masz maskę. Czy mam maskę? Mam maskę. To może najpierw coś załatwimy i spróbujemy oddać maskę. Komu? Ayali? Ty jesteś w jej posiadaniu, więc... Zapytaj się jej. Jeszcze kiedyś się spotkamy, więc życzę ci powodzenia. Nope. A Drogan? Muszę coś najpierw załatwić, jestem gotowy do drogi. Witaj. Więc chyba zostajemy z maską. O, laska Drogana. Okej,
Nope. No dobrze, chyba nie mamy nic tu więcej do załatwiania. Ewentualnie jakaś sprzedaż przedmiotów, ale... Chyba to wszędzie można zrobić. Tak, zgadza się. Let's go to adventure! W takim razie zakładam, że możesz natychmiast ruszać na pustyni. Jestem gotowy do drogi. Świetnie. Jeśli bogowie będą nam sprzyjać, może uda ci się wyjść z tego ciała. Jeśli nie, cóż... Raczej nie. Czary mary, hokus pokus. Po opuszczeniu wysoczyska karawana przez kilka tygodni mozolnie pokonywała pokryte śniegiem wzgórza. Wreszcie twoim oczom ukazały się niezmierzone przestrzenie pustyni Anauroch. Powiadają, że ta spalona słońcem kraina jest pozostałością po niegdyś potężnym imperium Netherilu, którego całkowita zagłada jest jedną z tajemnic minionych wieków. Hmm. Okej. Okay. Nie, nie rozmawiaj ze mną! No co, ciekawe, czym sobie zasłużyłem na takie aluzje. Drogi kuzynie, mam dla ciebie dwa słowa, bandyci i spanie na warcie. To są cztery słowa, a poza tym tamtej nocy miałem pełny żołądek. Nie możesz wymagać ode mnie, abym czuwał przez całą noc, po tym jak zjem całego świniaka. Ech, po prostu uważaj, dobrze? Dasanaya przewidziała jakieś kłopoty i nie chcę ryzykować. Dasanaya zawsze węszy jakieś kłopoty. A razem z tobą, twoimi towarzyszymi i tym dziwnym koboldem, którego najęliśmy za wysoczyskiem, nasza grupka stała się większa niż zwykle. Jestem zdziwiona, że do tej pory nic się nam nie zainteresowało. Koboldem, powiadają. Mam nadzieję, że jakoś znosisz trudy przeprawy przez pustynię. Dajesz sobie rody? Kobolda! Powiedziałeś, że najęliście kobolda? Tak, nie widziałeś go? Na początku myślałem, że to nie jesteś najlepszy, że to nie jest najlepszy pomysł. Wiesz przecież, że mieliśmy już kłopot z koboldami. Ten stwór wygląda jednak na całkiem porządnego. Był naprawdę zesperowany i strasznie chciał się nas zatrudnić. Płacę mu grosze, chociaż jego umiejętności kucharskie też nie są najwyższych lotów. Jaka płaca, taka praca. Nazywa się może Dickin? A tak, prawie zapomniałem, jak się nazywa. Nie widuję zbyt często, bo już cały czas przysiaduje do Sanai. Dziwne, że bardzo, ale bardzo go polubiła. To dziwne, że go nie zauważyłeś. Wspomniał o tobie kilka razy, gdy się po raz pierwszy spotkaliśmy. Tak? A co mówił? O, że jesteś wielkim bohaterem, on chce być taki jak ty. Jak to takie słodkie. Może z nim porozmawiam? Jeżeli chcesz, może jednak poczekaj do rana, bo teraz prawie wszyscy dali się na spoczynek. A więc zostawiam cię samego, na pewno potrafisz o siebie zadbać. Uważaj jednak, w nocy na pustyni robi się zimniej niż się wydaje i nie odchodź zbyt daleko od ognia. Jeżeli będziesz miał jakieś pytania, zadaj je Zidanowi, to przewodnik, którego wynajęłam w Czarnych Piaskach. Będę szczęśliwy, mógł pomóc. To dobrze, pustynia mnie męczy, idę do łóżka, dobranoc. Okej. Okay. What's that? It's a trap! Gdzie są przeciwnicy? O, tutaj. Do boju! Zaszli nas od tyłu! Zaszli ich od tyłu. Ja ich zaszedłem od tyłu. A, rzeczywiście zaszli nas od tyłu. Wąsacz, oficer. Spójrz na Xanosa, wygląda na to, że ma nowe rzeczy. O! Tak się wyekwipował. Super. Można go obrobić. Okej, co mają szczątki? O, czary. Czemu ze mną znowu rozmawia? Cholerani. Ktoś go widział? Nie, a nie siedzi w jednym z wozów? Nie, nie siedzi. Wyskoczył z niego i walczył. Sama widziałam. A niech to, potrzebujemy go, jeżeli mamy przeleźć przez tę pustynię. Tor Yazeate, widzisz go gdzieś?
Nie, zdaje się, że jakoś tak zniknął. A niech to. Wiedziałam, że jest za dobrze. Jeśli ruszymy się stąd bez przewodnika, to szlak nas trafi. Chwileczka, sądziłem, że to nie jest wasza pierwsza przeprawa przez pustynię. Bo nie jest, ale czy wyglądam ci na tubylców? Pustynia na roch jest ogromna. Jeżeli nie chcesz tu zabłądzić i paść z wyczerpania, musisz mieć przewodnika. No ale to w ten sposób. Możemy ruszyć do Czarnych Piasków po nowego przewodnika, mając nadzieję, że się nie zgubimy po drodze. Oczywiście to wszystko później nas o co najmniej tydzień. Albo możesz zgłosić się na chodnika i wyruszyć na poszukiwania Zidana, aby bogowie zachowali go w jednym kawałku. O, perswazja. Potrzebuję nieco zachęty. Niepowodzenie. Nie zawsze dostajemy to, czego pragniemy, prawda? Myślałem, że zresztą, że jesteś poszukiwaczem przygód, a więc masz swoje przygody. A jak mam go szukać? No nie wiem, chyba zostały tutaj jakieś ślady, dzięki którym dowiesz się, skąd przylazły te kozacze. Nie twierdzę, że znalezienie Zidana przeprowadzenie go tutaj będzie łatwe, ale mam jakiś inny wybór? Znowu perswazja, potrzebuję nieco zachęty. Okej, ciekawe, czy za któryś razem... O! Sukces! Podobnie jak tobie nie podoba mi się wizja opóźnienia naszej wyprawy, ale nie mogę sobie też pozwolić na trwonienie złota. Mam jednak to dla ciebie propozycję. Jeżeli przyprowadzisz tutaj Zidana, dostaniesz 500 sztuk złota, a potem zgodnij mi z nim, ile z tego pokryję ze swojej wypłaty. No to ustalone, co? Potrzebujesz jakichś zapasów? Może mam tu nieźle zaopatrzony sklep. Okej, dobra, muszę przyjść. No właśnie, sobie przypomniałem, że nie podkradajcie się do tych kosaczy. Podobno bestie w jakiś sposób wyczuwają wibracje. Będą więc widziały, że się zbliżacie. Okej. Okay. Pogadajmy z towarzyszami. Może coś się dołączyć. Tak. Też się cieszę, że cię widzę. Z czego tu się cieszyć? Doskonale widać, co nam tutaj grozi. Może powinniśmy pomóc sobie nawzajem w utrzymaniu się przy życiu. Całkiem dobry pomysł. Oczywiście, w końcu to ja na niego wpadłem, a więc połączmy siły. Zobaczmy twój ekwipunek. Ciężka kusza plus jeden, długi miecz plus jeden. Bełt plus jeden, nawet nieźle. Czy ja tu mogę jego ekwipunek zobaczyć? Chyba nie mogę. Z moim towarzyszem, weź sobie swojego towarzysza. Co myślę, że powinniśmy zrobić przerwę? A więc... W następnym odcinku... okradniemy Dornę... Dornę Trapsinger. Trapsinga. Tak, Dickina. I pójdziemy zakradać się do Konsaczy. No. Dziękuję wszystkim za uwagę, na razie. Hej. Cześć.